Gdy szedłem do seminarium, to myślałem, że idę zupełnie gdzie indziej. Myślałem, że to jest prawdziwe wojsko Pana, gdzie jest miejsce dla Boga, gdzie jest miejsce dla Ewangelii, wiary katolickiej. Okazało się, że Boga tam jak na lekarstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Moi drodzy, na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim za to, że wspieracie moją działalność, że wspieracie portal i chętnie go czytacie w prawo.pl. Za to, że jesteście, dziękuję, że tak chętnie i tak licznie kupujecie moją książkę, którą rozpoczynam wysyłać w tym tygodniu, który już się rozpocznie, czyli mniej więcej 18-19 zacznę wysyłać wszystkie książki. Oczywiście zanim je podpiszę, napiszę dedykację, tak jak wielu z Was prosiło, bym to uczynił. Stąd, drodzy Państwo, jeszcze chwilka cierpliwości, książka do Was dotrze. Pierwsze recenzje osób spoza redakcji do mnie docierają. Są na szczęście bardzo pozytywne. Z tego powodu niezwykle się cieszę. Mówią, książkę się świetnie czyta, połyka się. Tak więc to mnie, drodzy Państwo, bardzo cieszy, bo to był również mój zamiar. Moi drodzy, w książce mojej poruszam wiele tematów dotyczących Kościoła. Wiele tematów dotyczących polityki personalnej w Kościele. I tak się składa, że w dzisiejszym filmie będziemy również mówić o polityce personalnej w Kościele. A tyczy się ona bezpośrednio niejakiego księdza Wojciecha Lemańskiego. Moi drodzy, ponieważ wiele słów pada na temat najświeższej informacji na temat tego księdza, że suspensa jest zdejmowana z niego, postaram się Wam wszystko wytłumaczyć, zarówno w oparciu o kodeks prawa kanonicznego, jak i w oparciu o praktykę w Kościele. Czyli połączymy jedno z drugim i wyciągniemy wnioski, co zdjęcie, rzeczywiście zdjęcie suspensy z księdza Lemańskiego naprawdę oznacza. Drodzy Państwo, na sam początek przypomnijmy sobie, kim jest ksiądz Wojciech Lemański. To ksiądz, który jest inkardynowany, tego pojęcia będę używał, czyli jest przypisany do archidiecezji warszawsko-praskiej. Głośno o nim zrobiło się, gdy ordynariuszem tamtej diecezji był arcybiskup Henryk Hozer. Arcybiskup Henryk Hozer, znienawidzony przez lewicę, przez liberałów, przez dzisiejszych obrońców demokracji, tak byśmy powiedzieli, którzy z demokracją mają naprawdę niewiele wspólnego, chyba tylko to, że korzystają z dóbr tej demokracji. Arcybiskup Hozer, doktor, lekarz, długoletni misjonarz, powiemy, taki biskup katolik, biskup, który kieruje się katolickimi prawidłami. Arcybiskup Hozer twardo stał na straży prawa do życia, na straży praw człowieka, na straży prawa naturalnego. Mówił, że on jako pasterz, jako medyk nie może godzić się na kompromisy aborcyjne. Nie może godzić się na in vitro, a tam sprawa zwłaszcza tyczyła się in vitro. To był rok 2014. Głosowano nad dotacjami, w końcu te dotacje przegłosowano. Wojciech Lemański opowiadał się za in vitro, między innymi na łamach Wysokich Obcasów, o czym rozmawiałem z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Tadeusz Gocłowski był bardzo przyjaźnie nastawiony do Wojciecha Lemańskiego, do czego jeszcze dojdziemy. I arcybiskup Hozer również po moim wystąpieniu ze zgromadzenia odniósł się do tego, co ja mówiłem w Telewizji Polskiej. Mówił, tak, jest w Kościele lobby homoseksualne. Za podejmowanie takich, mówię w skrócie, poważnych, istotnych, z punktu widzenia katolika ważnych tematów, arcybiskup Hozer był znienawidzony. Krótko mówiąc, konflikt światopoglądowy między arcybiskupem Hozerem, który stał na straży katolicyzmu, a
księdzem lemańskim, cały czas powstawał i się nakręcał. Wiązało się to między innymi z tym, o czym pewnie wy nie wiecie, że w kościele, gdzie proboszczem był ksiądz Wojciech Lemański w Jasienicy, ten ustawiał przed ołtarzem, przed miejscem świętym, gdzie składana jest najświętsza ofiara, symbole żydowskie. Symbole, które w dzisiejszym, przy dzisiejszym judaizmie narzucają nam, drodzy Państwo, skandaliczne i pełne nienawiści treści, które kpią z Jezusa Chrystusa. I tutaj były pierwsze upomnienia i pierwsze rozmowy tak naprawdę z arcybiskupem Hozerem. Pierwszy konflikt nie dotyczył, drodzy Państwo, in vitro i tego w mediach się niestety nie dowiecie, ponieważ, jak wiecie, media mainstreamowe kłamią. No, stawiał symbole w kościele, gdzie składana jest najświętsza ofiara, między innymi wiąże się z takimi słowami: judaizm XI wieku, XII wieku, taka modlitwa żydowska, również odmawiana i dziś. Naszym obowiązkiem jest chwalić mistrza wszystkiego, ogłaszać wielkość twórcy pierwszego stworzenia, gdyż nie uczynił on nas takimi jak ludy ziemi. Nie dał nam udziału takiego, jakie mają one, ani losu, jaki przypadł im, gdyż skłaniają się one przed niczym i pustką i modlą się do Boga, który nie może zbawić, z małej litery oczywiście, do człowieka, popiołu, żółci, krwi, śmierdzącego ciała, robaka, skażonych kobiet i mężczyzn, cudzołożników i cudzołożnic, barwiących swą niewierność i gnijących w swej niegodziwości, zwietrzałego prochu ziemi, zgniłego robactwa, modlą się do Boga, który nie może zbawiać. Tak mówi współczesny judaizm, do którego jeszcze dzisiaj nawiążemy, na temat Jezusa Chrystusa. Symbole tegoż to judaizmu, którymi nie są krzyże, którymi nie jest krucyfiks, którymi nie jest Matka Najświętsza, którymi nie jest, nie wiem, symbol hostii albo napis IHS, on dekorował kościół w Jasienicy. Oczywiście wielokrotnie z ambony padały również słowa w Jasienicy, mające na celu relatywizować prawo naturalne, prawo człowieka, mające na celu relatywizować kwestie in vitro, o czym między innymi Lemański sam mówił w wysokich obcasach czy dla innych mediów. Krótko mówiąc, robił z siebie wielkiego pajaca, nie chcąc wynieść się z parafii. Drodzy Państwo, i prawdę mówiąc, poszedłby z tamtej parafii, nie byłoby żadnego kłopotu. Nikt tak jak mnie nie wysyłał jego do klasztoru klauzurowego, nie chciał go ukarać, byłoby wszystko ok. No ale Lemański stał przy swoim i cały czas mówił, że in vitro to wielkie dobrodziejstwo. Cały czas mówił o tym źle pojętym dialogu chrześcijańsko-żydowskim, zakłamywał, czym jest judaizm. No i krótko mówiąc, nie słuchał księdza arcybiskupa Hozera. Także no, w kwestiach bioetycznych zaprzeczał katolickiej nauce społecznej i katolickiej nauce w kwestiach teologii moralnej, za co został ukarany. Oczywiście oficjalnie tam jest mowa o tym, że był nieposłuszny i tak dalej. Natomiast czym innym jest teoria na papierze, jeżeli chodzi o suspensę, co ja sam mówię, co sam wiem po sobie, a czym innym jest to w praktyce, za co został skazany, prawda? Suspendowano księdza Lemańskiego w 2014 roku, drodzy Państwo. Krótko po tym, jak ten, o ile mnie pamięć nie myli, wystąpił na Woodstocku i tam mówił o tym, że najwyższa pora, że zmienić coś się w kościele, gdy wszyscy obecni biskupi wymrą. Prawdę mówiąc, tutaj Lemański wiele się nie mylił, tylko pytanie, czy po tym, jak ci biskupi wymrą, nie przyjdą ich dzieci, bo Lemańskiemu chodziło o to, żeby przyszli jeszcze bardziej otwarci, a prawda jest taka, że teraz są ci otwarci biskupi nowocześni. Kościół otwarty, czyli kościół diabelski, powiemy, kościół tygodnika powszechnego, kościół, który pozwala na relatywizację totalną, kościół, który depcze po katolicyzmie i stawia go na równi z fałszywymi religiami. Mówię kościół oczywiście w cudzysłowie. No i Wojciech Lemański mówił o czymś zupełnie innym niż często ja mówię. Wojciech Lemański został suspendowany, a my dziś już słyszymy, drodzy Państwo, że tej
suspensy nie ma. Pojawiają się różne wpisy na ten temat, na przykład niejakiego Jarosława Mikołajewskiego. Napisał publicznie, stąd pozwalam sobie, by przytoczyć jego imię i nazwisko. Napisał tak. Kilka lat temu napisaliśmy z Adamem Michnikiem, wiernym katolikiem, który próbuje wywierać wpływ na kształt Kościoła katolickiego. To wszystko, drodzy Państwo, bardzo szczegółowo tłumaczę w książce. List otwarty do papieża Franciszka w sprawie księdza Wojciecha. Wielu katolików uznało wtedy nasz list opublikowany przez włoską La Repubblica za donos na polski kościół, jak gdyby kościół nie był powszechny. Odnowa kościoła w Polsce przychodzi przez Łódź. Tak napisał pan Mikołajewski. I pozwólcie, że jeszcze przeczytam jeden wpis, dlatego ponieważ jest on pewnego rodzaju głosem komentującym to, co się wydarzyło. Tutaj jest mowa o odnowie kościoła, czyli robienie z kościoła kościoła diabolicznego przez protestanta, pastora Grzegorza Rysia, o którym jeszcze powiem, jakim był rektorem w archidiecezji krakowskiej w seminarium metropolitarnym, jakim jest też biskupem. Wiesław Kędzierski napisał, gratuluję i bardzo się cieszę oraz oczekuję, że suspensa całkowicie zostanie unieważniona. Drodzy Państwo, suspensa księdza Wojciecha Lemańskiego została całkowicie unieważniona. Biskup Kamiński, prawdę mówiąc, chciał się pozbyć tego wrzoda z jednej strony personalnie, a z drugiej strony przywrócenie i zdjęcie suspensy z Wojciecha Lemańskiego ma być swoistym ukłonem w kierunku strony lewej, która cały czas oskarża Kościół o bycie konserwą, o bycie takim stojącym na straży Kościoła katolickiego, na straży katolicyzmu, na straży praw człowieka, na straży prawa do życia. I są cały czas te naciski w Polsce. Kościół katolicki mimo wszystko, mimo już poszedł skrajnie w lewą stronę, jak papież Franciszek, Kościół katolicki w Polsce prowadzony przez, w pewnym sensie, przez arcybiskupa Gondeckiego i Wojciecha Polaka, skrajnych lewaków, zwłaszcza, że Gondecki już dawno, dawno temu, jeszcze gdy nie był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, jak mówią mi starsi księża, opowiadał się za tą stroną lewą. Drodzy Państwo, Gondecki, który w ogóle ma fioła na punkcie pseudodialogu chrześcijańsko-żydowskiego, tak samo jak i Ryś. Mimo wszystko Kościół cały czas jest atakowany, atakowany, atakowany. Ci, którzy go atakują, chcieliby, żeby Kościół wyglądał tak jak tutaj. Zobaczycie, te filmy jeszcze opublikuję raz jeszcze. To jest, drodzy Państwo, zagraniczna bodaj Stany Zjednoczone. Ja jeszcze dojdę do tego wszystkiego. Parada Równości, w której uczestniczą księża. Tak, drodzy Państwo, już odgórnie, tak naprawdę odgórnie, co również tłumaczę w książce, jest zgoda na homoseksualizm w Kościele katolickim i jest ciche przyzwolenie również na relatywizację w kwestiach aborcyjnych. Takiego chcą Kościoła. I zdjęcie suspensy z księdza Wojciecha Lemańskiego ma być sygnałem dla tych środowisk. Kochani, my jesteśmy z wami, wypuszczamy wam waszego duszpasterza. I teraz zapytacie, jak jest wypuszczany? Suspensa jest zdejmowana, biskup Kamiński, Romuald Kamiński, który, o ile wiem, nie identyfikuje się z narracją Lemańskiego, ale chce się go pozbyć, został poproszony. Również mówię to na kanwie tego, co napisał Kazimierz Sowa, który żadnej kary praktycznie, drodzy Państwo, nie ma, ponieważ arcybiskup Marek Jędraszewski, co tłumaczę w tym artykule, jest taki sam jak jego poprzednicy, tak naprawdę, tylko że przyjmuje troszkę inną narrację. To jest troszkę jak PiS i PO, niby w innym kierunku, a tak naprawdę mają jeden cel. Powiązania podobne, tylko że narracja opakowana troszkę w co innego, w inne papierki. Moi drodzy, Grzegorz Ryś poprosił biskupa Kamińskiego, czy to pod naciskiem samego Lemańskiego, czy nie, nie wiem, o to, by przyjęto go do archidiecezji łódzkiej i by tam sprawował posługę. Ty, Romualdzie, nie będziesz niczym się przejmował, my będziemy mieć nad nim nadzór. Nadzór. Biskup Grzegorz Ryś, który wielokrotnie dawał wyraz, że Wojciech Lemański jest spoko,
który w narracji jest bardzo podobny jak sam Wojciech Lemański, zwłaszcza w tej kwestii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, będzie go miał pod swoją pieczą. Biskup Romuald Kamiński został poproszony o to, by sprawę skomentować. I tak dla polskojęzycznych mediów powiedział. Ksiądz Lemański został przywrócony do posługi kapłańskiej, przejdzie swoisty sprawdzian w archidiecezji łódzkiej, tam będzie posługiwał. Prawdę mówiąc, nie do końca to jest prawda, ponieważ ksiądz Lemański, wbrew temu, że miał suspensę, do czego się przyznało, za co powinien zostać mocno ukarany, do czego zaraz jeszcze dojdę, odprawiał msze święte prywatne w swoim pokoiku. Tak się umówiliśmy na jakiś czas. Drodzy Państwo, pertraktację Lemańskiego z stroną archidiecezji warszawsko-praskiej, diecezji warszawsko-praskiej, mają już miejsce od wielu, wielu miesięcy. Prawdę mówiąc, w ubiegłym roku wiem, że arcybiskup Hozer, o czym nawet Gozdyrę poinformowałem, pamiętam, gdy razem z nią rozmawiałem po nagraniu moim Skandaliści, arcybiskup Hozer dał propozycję Wojciechowi Lemańskiemu, by ten powrócił, ale zero Facebooka, na którym teraz pisze takie rzeczy, że Polacy spalili kościoła Ormian, cerkwie Ormian w 1938 roku. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dwa dni temu tak napisał, czy tam trzy dni temu. Krótko mówiąc, napluł ofiarom rzezi wołyńskiej w twarz i mówi, wasza wina, że was wymordowali. I takie rzeczy pisze. Hozer powiedział, że okej, bez mediów do zakonu klauzurowego. No tak jak to jest w praktyce, drodzy Państwo. Pokażę suspensy, zawsze idzie się do zakonu klauzurowego bez dwóch zdań. A tutaj, drodzy Państwo, przyjmowany jest z wielkimi honorami ten, który przez 4 lata relatywizował prawo do życia, krytykował projekt zaostrzający, normalizujący dosłownie, dokładnie prawa aborcyjne, który mówił, że projekt Ratujmy Kobiety jest komplementarny z dekalogiem. Człowiek, który wielokrotnie krytykował polski kościół, który podważał katolicką naukę Ordo Caritatis. Człowiek, który przez 4 lata aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, chodząc na marsze obrońców demokracji, tak powiem, już ta nazwa się przyjęła. Człowiek, który mówił, że liczy na to, iż na ławie oskarżonych usiądzie między innymi dr Ewa Kurek, Paweł Lisicki, biskup Stefanek, minister Zalewska. Mnie nie wymienił, a chodziło o sprawę Jedwabnego, także dziękuję Ci, Wojteczku Adalberto, bardzo serdecznie. Notabene atakował również pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Krótko mówiąc, festiwal nienawiści, 4-letni festiwal nienawiści w wykonaniu Wojciecha Lemańskiego. No i taki Kamiński mówi, personalnie sobie ugra, kościół, jestem przekonany, że to było dogadywane z Stanisławem Gondeckim, z Wojciechem Polakiem i w ogóle z innymi biskupami, tak jak moja sprawa pokazaniu dla ONR-u 2 czy tam 1 maja na Jasnej Górze była omawiana w Episkopacie i mówiono, żadna diecezja nie ma prawa przyjąć międlara. Żadna diecezja. Doprowadzimy do jego suspensy. Między innymi tak mówił arcybiskup Józef Kupny z Wrocławia. A tutaj, drodzy Państwo, widzicie, mimo tych 4 lat, ja wszystkiego Wam nie będę mówił, co on dokładnie mówił, łatwo to można sprawdzić, nawet wchodząc na wprawo.pl, wpisując w naszą wyszukiwarkę Wojciech Lemański, tam się wszystkiego w szczegółach dowiecie. Moi drodzy, my nie piszemy kłamstw, nie manipulujemy, nas interesuje tylko i wyłącznie prawda. Drodzy Państwo, no i Wojciech Lemański jest przyjmowany. Gdzie teraz pójdzie? Pójdzie do jakiejś parafii, tak to jest w praktyce i tak to jest też w kodeksie prawa kanonicznego, pójdzie do jakiejś parafii, tak mówią właśnie, albo tam byłby w klasztorze i ma swojego przełożonego. I ten przełożony oraz sam Lemański będą w stałym kontakcie z biskupem Rysiem. I biskup Ryś bierze pod opiekę Lemańskiego i będzie się dowiadywał, jak on pracuje, nieraz go odwiedzi, raz na jakiś czas się z pewnością spotkają, a ich linia, drodzy Państwo, jest identyczna. Wojciech Lemański, osoba, która rok w rok pojawia się 10 lipca
Pod obeliskiem w Jedwabnem, naprzeciwko świadomie zaniedbywanego Kirkutu, w Jedwabnem, które jest swoistym, najważniejszym odwiertem do paliwa antypolonizmu, do paliwa, do holokaustowego pieca, drodzy Państwo, tak mówmy śmiało, bo tak to właśnie jest, gdyby odebrać Żydom kłamstwa i narracje na temat rzekomego antysemityzmu Polaków w Jedwabnem i mordu w Jedwabnem, którego niby dokonali Polacy, to jest absolutna bzdura, o czym nam mówią również świadkowie, masa świadków, o czym pisze również w książce, to tak jakby odebrać policjantom pistolet, a jeżeli będzie ekshumacja, to tych pistoletów Żydzi nie będą mieć i będą strzelać ślepakami. No i tam co roku, drodzy Państwo, pojawia się od kilku lat, co roku, Wojciech Lemański. I drodzy Państwo, oczywiście Lemański podpisuje się również pod tą narracją, że chrześcijaństwo, judaizm obecny to jest, drodzy Państwo, jeden twór, judaizm jest takim korzeniem, a z niego wyrasta latorośl, to jest chrześcijaństwo, co jest kompletną bzdurą. Drodzy Państwo, dzisiejszy judaizm nie jest judaizmem biblijnym, to jest talmudyzm, to jest judaizm, który podważa to, co mówiono jeszcze ponad 2000 lat temu, ale to bardzo szczegółowo tłumaczę w wielu felietonach oraz w innych filmach tłumaczyłem i tłumaczę także, drodzy Państwo, szczegółowo w książce. Dlaczego o tym mówię? Bo w tę samą narrację wpisuje się właśnie biskup Ryś, którego chciałbym Wam, drodzy Państwo, zacytować. 17 stycznia 2018 są takie spotkania dialogu dialogu Kościoła z judaizmem, dialog Kościół-judaizm, podczas którego notabene w Warszawie spostponował Tomasz Gryguć i Grzegorz Braun niejakiego Michela Szudricha. W Łodzi spotkał się Grzegorz Ryś. Chcę, żebyście zrozumieli, na czym będzie polegało to spoglądanie na pracę Wojciecha Lemańskiego i w jakim kierunku właśnie będzie szedł sam Lemański i co to dla nas oznacza zdjęcie suspensy dla Lemańskiego. Niektórzy mówią na chwilę. Jakiś sprawdzian powiedział. Kamiński powiedział, że to jest sprawdzian, tak? Że to jest sprawdzian dla Lemańskiego. Żaden sprawdzian. Ryś tak powiedział. Kościół prowadzi dialog międzyreligijny z islamem. Kościół może prowadzić dialog międzyreligijny z buddyzmem. Nie może prowadzić z buddyzmem, ponieważ buddyzm jest to w istocie non-teizm, czyli jest to światopogląd, nawet nie religia, bez Boga. Filozofia bez Boga. Non-teizm to jest. Tak więc pan Ryś, pastor Ryś, który świętował reformację, mówi, że reformacja to wielkie błogosławieństwo dla Kościoła, odnowa Kościoła. Tak właśnie mówi. Ale uwaga, ale Kościół nie prowadzi dialogu międzyreligijnego z judaizmem. Nie, to nie jest to samo. Więzi, jakie są pomiędzy Kościołem a Izraelem, są nieporównywalne z tymi, jakie nas łączą z wyznawcami innych religii. Co ma na myśli, mówiąc o Izraelu? Tego nie wiem. Powiedział jeszcze dalej. Antysemityzm jest grzechem i na ten temat nie ma w Kościele żadnej dyskusji. To nie jest teza, nad którą można debatować. Co miał także na myśli, mówiąc o antysemityzmie, nie wiem. Jednak mówiąc o tym i mówiąc, że nie ma dialogu międzyreligijnego z judaizmem, na tej zasadzie Ryś chce powiedzieć, abyśmy byli jedna, jesteśmy jedno, Żydzi chrześcijanie, judeo-chrześcijaństwo. Nie przeszkadzają mi słowa, że Jezus Chrystus to popiół, żółć, krew, śmierdzące ciało, robak skażonych kobiet i mężczyzn, cudzołożników i cudzołożnic. Nie przeszkadzają mu słowa, że zdaniem Żydów jedzenie z gojem jest jak jedzenie z psem. Nie przeszkadza mu fakt, że obecny judaizm nijak się ma do biblijnego judaizmu, co szczegółowo także tłumaczy, nie tylko ja w książce, ale również ksiądz profesor Chrostowski. Biskup Ryś, drodzy Państwo, od zawsze był po lewej stronie. Stałym felietonistą, nie wiem czy nadal, Tygodnika Powszechnego, tego tygodnika Kościoła Diabelskiego, otwartego. Kościoła, który jest otwarty na wszelkie pierwiastki zła, powiemy. Dialoguje ze złem. Bo my mamy, drodzy Państwo, dialogować z drugim człowiekiem, żeby go nawracać.
Stąd ci katotalibowie, którzy mówią, nie ma żadnego dialogu z Żydami i islamem, też się mylą. Mamy dialogować, bo jeżeli dialogować nie będziemy, to jak będziecie chcieli ich nawracać? Ale dialog to nie jest konformizm, katotalibowie młodzi, młodzi i niemłodzi wam mówię. Mądrzy, którzy mówię, nie przeczytali żadnej książki, albo sami nie wyciągają żadnych wniosków, albo przeczytali książkę jakiegoś jednego zahukanego księdza i tylko w oparciu o tą książeczkę się, drodzy Państwo, tą książeczką się kierują. Dialog musi być, ale mądry dialog. Dialog prowadzący do ewangelizacji i nawrócenia. Taki to właśnie jest, drodzy Państwo, z biskupem Rysiem, który mówi, że jeżeli odetniemy się od dzisiejszego Izraela, to popełnimy błąd, jeszcze w innym miejscu powiedział. Dalej pisze tak. Bardzo interesuje mnie jednak to, co Kościół robi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i oczywiście to, że każdy w Kościele, kto w ten dialog jest zaangażowany, patrząc na to, co się aktualnie dzieje, patrzy na to z dużym smutkiem. Co ma na myśli? Nie wiem. Wiem jedno, że w grudniu 2015 roku papież Franciszek podpisał się pod dokumentem jednej z kongregacji do spraw dialogu, do spraw ewangelizacji, który mówił: dziś nie winniśmy ewangelizować Żydów. Oni są jedno. Dokładnie to, co mówi Ryś. Dokładnie to, co mówi Lemański. A więc biskup Kamiński personalnie pozbył się Lemańskiego. Równocześnie ukłon w stronę lewą, która do kościoła przecież nie przyjdzie. Ale tu jest jeszcze jedna ważna sprawa. Ukłon w stronę lewą, drodzy Państwo, może i nie wiąże się z tym, że masy lewaków przyjdą do kościoła. Że Kościół stanie się jak to, co wam pokazywałem na obrazku ze Stanów Zjednoczonych. Ale wiąże się z wieloma sponsorami. Drodzy Państwo, w praktyce w miejskich parafiach bardzo często jest tak, że jest takich dwóch, trzech, czterech sponsorów, którzy zawsze są na wyciągnięcie ręki. Był taki Mirosław D. na przykład na Oporowie we Wrocławiu. Skrajny lewak, naprawdę, ale sam siebie mienił wielkim katolikiem, chodził w niedzielę do kościoła, ale to, co katolickie tak naprawdę odrzucał, czytał czytania w kościele, chętnie się pokazywał. No i prawdę mówiąc, tak jak on zagrał, tak proboszcz musiał robić. Dlaczego? Bo dawał pieniądze. Ukłon taki w lewą stronę daje również szansę, nie mówię już nawet o organizacjach, ale mówię, drodzy Państwo, o ludziach bogatych z lewej strony, którzy zawsze, żeby znieczulić swoje sumienie, rzucę duże pieniądze księdzu proboszczowi, warto z tą instytucją dobrze żyć, albo zrobimy raz w roku jakiś festyn przy parafii z księdzem proboszczem, będę tym się chwalił wszystkim znajomym, że ja przy parafii organizuję festyn, ale równocześnie będę robił to, siamto i owamto i tak naprawdę z wiarą katolicką niewiele będę miał nic wspólnego. Krótko mówiąc, jedna wielka prostytucja. Zatem zdjęcie suspensy, co oznacza dla księdza Lemańskiego? W myśl prawa kanonicznego, tam są, drodzy Państwo, kanony, żebym nie był gołosłowny, zerknijcie sobie do kodeksu prawa kanonicznego od 265 do 272. Ja może nie będę specjalnie wam czytał, każdy z was może sobie doczytać. Chodzi o to, że na zasadzie inkardynacji, czyli przypisania do innej diecezji, innego terenu, czy tam prałatury personalnej, czy Instytutu Życia Konsekrowanego, jak Zgromadzenie Księży Misjonarzy i tak bla, 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 można mówić, czy jakiegoś zakonu, może być na zasadzie inkardynacji takiej wtórnej, czyli albo w praktyce po roku dwóch Kamiński z Rysiem dogadają się, że Lemański u nich zostanie. A drodzy Państwo, ja osobiście jestem niemal przekonany, że Lemański tam zostanie, no chyba, że przyjedzie samochodem, tak się mówi, zakonnice w stanie błogosławionym na przejściu dla pieszych. W innym wypadku tam zostanie przyjęty na zasadzie tej inkardynacji wtórnej. Chyba, że nie będzie jakiegoś wielkiego porozumienia, to po 5 latach, jeżeli tam przez 5 lat w Łodzi, w łódzkiej archidiecezji, na innym terenie będzie Wojciech Lemański, to automatycznie, chyba że Kamiński by pisał, nie róbcie tego, wciągnijcie mi go, to tam zostanie automatycznie inkardynowany. Druga sytuacja jest właśnie taka, drodzy Państwo, no, że teraz potrwa to rok, dwa i
wróci Kamiński i zostanie Kamiński w Łodzi, albo wróci do warszawsko-praskiej, w co akurat nie wierzę, bo Kamiński nie chciałby takiego wrzoda mieć u siebie. Nie jest to, w pewnym sensie teoretycznie ma to być kara, że Lemański nie jest w swoim środowisku. Ale doskonale w praktyce wiecie, że nie ma to żadnego znaczenia. Zakony, zgromadzenia zakonne, jeździ się po całej Polsce, a doskonale wiecie, że Lemański tam, gdzie będzie śmierdziało lewactwem, będzie czuł się jak ryba w wodzie. Co to oznacza dla całego Kościoła? Oznacza to dla całego Kościoła, że jest wyraźny skręt w lewo, ukłon w lewo i prawdę mówiąc, może na przez lata, ja mógłbym teraz przez lata, drodzy Państwo, mówić, że jestem pedał, że ja chcę legalizacji aborcji na życzenie, ale w pewnym momencie przyjdzie jakiś biskup i powie, dajcie mu szansę, przyjmijcie go. I nawet do zakonu klauzurowego nie pójdę, żadnej kary nie będę miał, wypisuję sobie bzdury na Facebooku. Drodzy Państwo, ja po jednym wystąpieniu czy po krytyce WOŚP-u miałem zakaz na Facebooka, na Twittera, na wszelkie maści portale społecznościowe. Byłem w zakonie klauzurowym, byłem chyba w 6 placówkach zgromadzenia, zakaz na 20 lat. A tutaj Wojtek Lemański może robić wszystko. Taki ma być sygnał, że Kościół idzie w tym kierunku, jak widzicie. W tym kierunku ma iść Kościół. Tłumaczę to szczegółowo w książce, która jest na sklep-wprawo.pl. Co to oznacza dla nas? Na pewno dla nas nie oznacza to to, że winniśmy się od Kościoła odwracać i iść do jakichś pseudo-protestanckich, charyzmatycznych grupek, albo pseudo-tradycjonalistów. Ja się, drodzy Państwo, temu sprzeciwiam. Uważam, że to nie jest żadna droga do odnowy Kościoła. Drogą do odnowy Kościoła jest to, żebyśmy zaczęli być razem i mówić na głos, że tego nie chcemy. Ja Wam zapewniam, że pod wpływem takich nacisków biskupi są w stanie zmienić swoją narrację. Ale musicie robić to lokalnie. Tu nie chodzi o wikarych. Tu nie chodzi nawet o samych proboszczów. Tu chodzi o biskupów. Tu chodzi o tych, którzy naprawdę pociągają za sznureczki. I drodzy Państwo, nie odwracajcie się od Kościoła. Bądźmy w Kościele. Bądźmy w Kościele. W odpowiedzi na liczne pytania, czy obejrzałem nagranie 7 metrów pod ziemią z byłym księdzem, księdzem Marcinem Kuśmirkiem, tak się bodaj nazywa. Powiem tak, obejrzałem, nawet wczoraj o tym rozmawiałem z moim przyjacielem i powiem Wam tak, gdybyśmy mieli generalizować, to ten ksiądz ma rację. Ten Marcin ma rację. Niestety. Smutna prawda. Aczkolwiek każda generalizacja nie jest wskazana, ale czasami jest konieczna, żeby coś wyjaśnić. Myślę, że sprawę księdza Lemańskiego Wam wyjaśniłem. Wiemy, że nie jest suspendowany, wiemy dlaczego jest w Łodzi, wiemy dlaczego u biskupa Rysia, wiemy za co był suspendowany i wiemy w jakim kierunku idzie Kościół. A tłumaczę Wam to dlatego, ponieważ po prostu możecie nie wiedzieć. W praktyce ksiądz Lemański będzie na parafii, będzie sobie spowiadał, mszę świętą odprawiał, wszelkie sakramenty, wypowiedzi publiczne. Tak jakby nic nie było. Nigdy nic. Smutne to jest. Smutne. Gdy szedłem do seminarium, to myślałem, że idę zupełnie gdzie indziej. Myślałem, że to jest prawdziwe wojsko Pana, gdzie jest miejsce dla Boga, gdzie jest miejsce dla Ewangelii, wiary katolickiej. Okazało się, że Boga tam jak na lekarstwo. Tu nie chodzi, drodzy Państwo, o ewangelizację. Tu nie chodzi o wyciąganie zbłąkanych duszyczek z tej lewej strony. Chodzi o święty spokój, o hajs, o układy. Pewnie wielu z Was nie wierzy, ale to straszne. Kryje się homoseksualistów, pedofili.
w kościele. Nie, drodzy Państwo, to nie są bujdy. To nie są bujdy. Podam Wam przykład. Pewien ksiądz, Marcin się nazywa, duszpasterz harcerzy, zapraszał. Ja odszedłem z parafii w ogóle i tam ci młodzi szukali. Młodzi szukali, drodzy Państwo, duszpasterza takiego patrioty. Powiem Wam, żebyście też wiedzieli, w jakim kierunku idzie Kościół. I biskup się o tym dowiedział. Ale nic z tym nie zrobił. O podobnych sytuacjach pisze w książce też. No i do księdza Marcina poszło dwóch młodych ludzi i się spowiadają. A ksiądz się ich pyta. Taka spowiedź nie w konfesjonale, ale krzesło. Powiedzcie mi, a do każdego, jednego i drugiego potem się okazało, zadało to samo pytanie. Chodzisz na siłownię? Tak, chodzę. To sobie to podnieś koszulkę, tutaj posprawdzę, czy przypukliny nie masz. Pierwsza spowiedź. Druga spowiedź to samo. Dotyka. Trzecia spowiedź. Następnym razem to pójdziemy sobie, będziemy się spowiadać już u mnie w pokoju na kanapie. Nie mam więcej pytań, drodzy Państwo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście i pamiętajcie, bądźmy w kościele, przy kościele. Módlmy się i przywróćmy go w ręce chrześcijan. Do zobaczenia.